że ludziom dzisiaj jest źle, wskazują przeróżne wskaźniki, czy to samobójstwa, czy poziomy depresji, ilość porad psychologicznych czy psychiatrycznych, ilość leków antydepresyjnych spożywanych w coraz większych ilościach itd. Tak Warto więc postawić sobie fundamentalne pytanie, dlaczego, choć mamy tyle różnych pomocy farmakologicznych, psychologicznych itd., no to ludziom jest coraz gorzej. Myślę, że tutaj logicznym wnioskiem jest, że przyczyna musi być prosta i bardziej fundamentalna, niż zwalczają pigułki czy wizyty na kozetce u psychologa. By ją znaleźć, myślę, że warto odwołać się do najczęściej czytanej książki psychologicznej. Ona naprawdę co roku w wielu milionach egzemplarzy rozchodzi się po świecie. Ta książka psychologiczna, najstarsza jednocześnie i najbardziej poczytna, to Biblia. No i tam jasno stoi, że jesteś nieszczęśliwy i jesteś źle, bo nie masz właściwej relacji. I nie chodzi o relację z dziewczyną czy z chłopakiem, z kimś daleko ważniejszym. Otwórz sobie na przykład list do Efezjan, drugi rozdział, i tam jest opis właśnie ciebie: niemający nadziei i bez Boga na świecie. Ale jeśli przez Chrystusa przyjdziesz do Boga, to taki opis się pojawia. Tak więc, dziewiętnasty werset drugiego rozdziału, tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Sprawdź, czy czasem tu nie, jest, nie znajduje się źródło Twoich nieszczęść, brak właściwej relacji z Twoim Stwórcą.